Widzę, że wróciliście. Czyli interesuje Was dalej gra w balony? No więc będziemy kontynuować ten temat. Zaczęliśmy od, od lecących w górę baloników. No i te baloniki, które sobie lecą w górę, teraz są takie trochę nudne, bo zobaczcie, one sobie lecą. Wszystkie są w niebieskim kolorze. A chciałbym, żeby one były kolorowe. No i, domyślnie balony, jeżeli sobie wejdę w balon, kostiumy, mają trzy kostiumy. Żółty. O, teraz mi lecą żółte. Fioletowy. Teraz tu lecą fioletowe. I niebieski. Więc co ja bym chciał? Chciałbym, żeby wtedy, kiedy balon wystartuje jako klon, przełączył sobie strój, swój kostium, Albo i nie przełączył. Jak nie przełączy, zostanie niebieski. Jak przełączy raz, zostanie żółty. Jak przełączy dwa razy, zostanie fioletowy. No i teraz w związku z tym, w głowie balonu, kiedy zaczynam jako klon, mógłbym to zrobić dalej tu w tej części, zmianę kostiumu, ale żeby tak nie komplikować, to sobie odsunę i zrobię jeszcze raz, kiedy zaczynam jako klon. Dzięki temu wygląd będę miał oddzielony od losowania miejsca i od lecenia w górę. Więc kiedy zaczynam jako klon, to powtarzaj ileś razy, ile razy. Tak jak mówiłem wylosuj, albo powtarzaj 0 razy, zostanę niebieski, albo powtarzaj jeden raz, zrobię się żółty, albo powtarzaj dwa razy, zrobię się. Fioletowy. Więc muszę losować liczby od 0 do 2. Czyli 0, 1 lub 2. Takie liczby muszę wylosować. No i co muszę zrobić w tym? Następny kostium. No i spróbujmy teraz naszą grę uruchomić. Leci żółty o. Fioletowy, żółty, a gdzie niebieski? O, jest niebieski. Losowo. Tak? I ponieważ jest tutaj za każdym razem losowanie, tu już nie ma pętli zawsze, tak? Przyjrzyjmy się temu jeszcze raz. Tu już nie ma pętli zawsze, tu jest pętla powtarzaj ileś razy. Czyli zaczynam jako klon, powtórzę zmianę kostiumu i kończy się ta część. Dalej już nie, nie zmienia. A zmienił tyle razy, ile wylosował. No to jest jedna taka kosmetyczna rzecz. Druga kosmetyczna rzecz, jak zauważyliście zapewne, u góry zostają te ogonki, bo balony, które przeleciały na samą górę, nie mieszczą się na ekranie, ale ich ogonki zostają. I te klony cały czas są w pamięci skrecza. Cały czas obciążają. Pamiętacie w początku, w pierwszym odcinku było tak, że jak było dużo tych klonów, to w tym momencie skrecz się zaciął. I tu, gdybym poczekał, one się robią co sekundę, ale gdybym poczekał odpowiednio długo, toż samo, to samo się stanie. To się wszystko zatnie, bo te balony z ogonami będą tam wisiały, zajmowały pamięć, zajmowały moc procesora. Byłoby dobrze je usuwać, nie tylko dlatego, że ogonki im wystają, ale dlatego, że to właśnie zaśmieca nasz, naszą grę. No więc, w momencie, kiedy on doleci, no to ma się, ma się usunąć, ma zniknąć. Tym razem yy, zrobię też osobny, kiedy zaczynam jako klon. To będzie część, która odpowiada za sprawdzanie, czy nie doleciałem do góry. Tak? Każda część ma inną cechę. W prawdziwym programowaniu moglibyśmy, bo tu się dopiero uczymy, takie bloczki układamy. Natomiast w prawdziwym programowaniu programista by to opisał. To jest część odpowiedzialna za wykrywanie, czy doleciałem. To jest część odpowiedzialna za latanie. Więc kiedy zaczynam jako klon, to mam zawsze sprawdzać czyli pętla zawsze sprawdzać, czy nie doleciałem. No jak sprawdzić, czy nie doleciałem? Jeżeli moje X. Y, przepraszam, jest już zbyt duże, to znaczy, że jestem wysoko. Jakie to jest, no to już ustalimy za chwilę, gdzie będzie nam znikał. Wy, czyli e, jeżeli większe od, no 50 to na pewno nie, ale zobaczymy, jeżeli w ruchu szukam. Pozycja y, czy jeżeli pozycja y większa od 50, to usuń tego klona. I teraz. O, już widać, że mi balony znikają. Znikają mi na wysokości 50. 50 jest troszeczkę za nisko. Gdybym tu miał mniej, gdybym tu miał na przykład 10, to moje balony znikałyby jeszcze niżej. A ja bym chciał mieć wyżej, czyli na przykład 100. O, już jest lepiej, ale też jeszcze nie jest za dobrze, bo chciałbym, żeby jeszcze dalej poleciały. Ile one mogą polecieć? No to sprawdźmy, ile mogą polecieć. Jak zatrzymam, to zniknie. Więc teraz w wyglądzie dam na chwilę pokaż o i na chwilę ujawnię tego balonika takiego pierwszego no i spróbuję go przesuwać kiedy to by miało znikać 108 a 120 ja jeszcze mógłby tu być wpiszemy 200 o 200 już mu wystaje ogonek wpiszemy 200 10 już wróciło na 202. Czyli 202 to jest wszystko, co on może osiągnąć. Czyli przy 200, jak będzie znikał, to będzie całkiem przyjemnie, bo to już mu tylko prawie ogonek zostanie. Czyli tu mogę dać pozycja od 200. No i uruchamiamy grę. Balony lecą. No, jakoś się tak w grupie wylosowały, ale lecą. No, i nawet nie widać specjalnie, jak znikają, ale ogonki już nie zostają. Czyli wylatują całe poza ekran i w ostatniej chwili znikają. Ogonki nie zostały i teraz ta gra, gdybym ją zostawił nawet na całą noc, to ona powinna ciągle działać. W poprzednim wypadku te ogonki by tam zapchały. Całą głowę skracza. No to cóż, zachęcam Was do spróbowania teraz. Samodzielnie spróbujcie zaprogramować kolorowe balony i spróbujcie zaprogramować ich znikanie.